Damian Kulik razem ze mną. No na pewno nie tak wyobrażaliście sobie to spotkanie. No i też taki obrazek, bo twarze niektórych zawodników wyglądały tak, jakbyście przegrali co najmniej Mistrzostwo Polski, ale chyba no na gorąco to nie wygląda aż tak źle. Myślę, że po pierwsze, no gratulacje zespołu z Słupska, bo przyjechali tutaj po zwycięstwo, grali bardzo dobrze i no wygrali zdecydowanie, no za to im mówię gratulacje. No my niestety nie znaliśmy swojego rytmu gry i to było widać przez całe spotkanie. Trochę goniliśmy, ale niestety nie graliśmy tego, co że tak powiem, było naszą dobrą bronią, szybkim atakiem, konsekwencją w ataku i niestety no nie udało się. No kiedyś jakaś seria się kończy, mam nadzieję, że to jest mecz, który przeanalizujemy, da nam jakieś dodatkowe wskazówki do tego, żebyśmy takich błędów jak dzisiaj nie popełniali. A na gorąco czarni was czymś zaskoczyli? Znaczy wiedzieliśmy, że oni grają dobrą koszykówkę w ostatnim czasie, także to nie było jakieś zaskoczenie. Staraliśmy się to przeciwstawić, niestety nam się nie udało. I co, no i gramy dalej. No, dzisiaj przegraliśmy, chwila pewnie odpoczynku, analiza tego spotkania i trzeba się przygotować na następne spotkanie. No i też fajny sygnał od razu od kibiców, którzy po tym spotkaniu absolutnie zero gwizdów, zero jakichś reprymendy, tylko panowie jasny sygnał, jesteśmy z wami mimo wszystko. No cieszymy się bardzo, mamy naprawdę dobrych kibiców, którzy są z nami, wspierają nas, także mam nadzieję, że tak dalej będzie. No i niestety dzisiaj się wydarzy wypadek przy pracy i mam nadzieję, że tak w następnym meczu nie będzie i w następnym meczu będziemy to myć zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wracamy do was, panowie. Dziękujemy bardzo.